Cześć, cześć na kanale Dama Amelia. Dzisiaj razem z moim pieskiem Shih Tzu Abisią, która tutaj sobie siedzi razem ze mną, pójdziemy na dwór, dlatego że u nas spadł śnieg i jest go dość dużo, także możemy iść na szaleństwo na śnieg. Abinia też jest przed fryzjerem, także może sobie ze mną poszaleć, pobawić się na tym śniegu. O tak, zobaczcie, jak się położyła. Jest samo południe, także jeszcze świeci troszeczkę słoneczka, ale i tak wydaje się, że jest właśnie bardzo zimno, także musimy się ciepło ubrać. Zanim wyjdziemy, to jeszcze Wam pokażemy, w co się ubieramy, co się ubieram ja oraz Abinia. Dlatego, że Abini ostatnio kupiłam nową kurteczkę, jest naprawdę bardzo fajna ta kurteczka. Także Wam ją pokażemy, no i najpierw myślę, że ubierzemy Abinię, a później ja siebie ubiorę. Jak na razie mam na sobie takiego ciepłego polarka, ja go zawsze ubieram jak jeżdżę na nartach. On też ciepły, skarpę, ciochy oraz mam spodnie. No to także my teraz idziemy się ubierać, no i jak już będziemy ubrani, no to idziemy szaleć na śniegu. Zobaczcie, ja już mam ze sobą tą kurteczkę i powiem Wam, że jak ja zawsze wyjmuję Abi właśnie kurteczki, czy sweterki, czy właśnie jakieś szelki, czy smycz, to ona zawsze biega i się bardzo cieszy, bo wtedy wie, że będzie ubrana i że pójdzie właśnie na dwór. Także tak wygląda ta kurteczka, z tej strony tak, a z tej strony tak. I ona jest inna niż wszystkie Abi kurtki. Dlatego, że tu zobaczcie, ma miejsce na nóżki i zawsze tam, gdzie jest miejsce na ławki, tam jest zapięcie, a ta kurteczka jest taka, że ją się tak kładzie, tutaj się wsadza pieskowi łapki i ona jest zapinana tutaj właśnie na pleckach i zobaczcie, jak ta kurtka tutaj ładnie wygląda, takie fajne ma tutaj kolorki, to tak ładnie wygląda. Tutaj jest właśnie zapięcie na zameczek. Oraz tutaj jest takie fajne miejsce, żeby można zapiąć smyczkę, dlatego że jak piesek ma kurtkę, no to nie idzie, czy jak szelki są, no to później nie wiadomo, jak to zapiąć, a tutaj jest fajne właśnie, bo można tutaj tak zapiąć i wtedy jest idealnie. No i tutaj zobaczcie, tak, Abinia już tutaj musi obwąchać twoja kurteczka, nie? Tutaj jest zobaczcie taki fajny kołnierzyk, on jest z takiego futerka, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda, więc to jest nowa kurteczka Abini, także ją teraz to czas ubrać, no i kładziemy ją tak, tą kurtkę, chodź, ubieramy, idziemy, chodź, chodź, łapki, no tutaj, no, Abinia, ale współpracę, zobaczcie, no ona teraz się kładzie, nie patrz na mnie, idziemy na dwór, chodź, opa, chodź, tutaj, no, chodź. Jedna łapka i teraz druga. O, i zobaczcie. Jest dobrze? Tu jest źle. Okej, okay, no nie chowaj łapki. O, zobaczcie, już jest dobrze. Abinia sobie siedzi. No i teraz muszę ją tutaj zapiąć, żeby nic nie weszło. Tutaj główkę, uszka. I zapinamy. Tutaj robimy tak, żeby tutaj było to fajnie widać. No i zobaczcie, Abinia już jest w swojej nowej kurteczce. Ja już jestem gotowa, mam tutaj takie rękawiczki, oczywiście, żeby mi rączki nie zmarzły. Później mam taką czarną czapę, taki komin, tutaj również czarny do kompletu. Później mam taką narciarską kurteczkę oraz mam takie spodnie narciarskie, tam koty szaleją w tle, takie czarne narciarskie spodnie, także tak wygląda i pasujemy do siebie razem z Abisią, także my już idziemy.
Do domku, jak widzieliście przed chwilą, zrobiłam sobie herbatkę w takim fajnym kubeczku. Zobaczcie, on jest taki zimowy. Tutaj ma takiego misia w szaliczku, tutaj są takie choineczki, tutaj to są takie jakby baloniki w serduszka. Jest taki fajny zimowy. I zaraz sobie dodam tutaj jeszcze miód, taki miód z cytryną. Tak on wygląda i już się kończy niestety, także będę musiała wyskrobać resztę, ale polecam, bo jest bardzo fajny. No i na dworze jest około 0 stopni. Jest troszkę zimno, ale na początku jak się ciepło ubierze, no to nie. No i Abinia jest teraz przed fryzjerem i już ma długą sierść i powiem wam, że była cała w śniegu, miała całe łapki, także musiałam ją wycierać, ale tak to na dworze jest bardzo fajnie. Także ja dodaję. Ale chyba wyczuwa, że mam dla niej psiego smaczka, bo mam w kieszeni za super spacerek i ona już tu biega. Mam takie dwa smakołyki, także proszę. No tutaj, tu wejdź. No pięknie. I tu masz jeszcze jednego na później. Tak, także Abinia teraz będzie sobie zajadała smakołyka za super, super spacer. Dostała smaczka. Tak, Abinia? Fajnie było na dworku, sobie pobiegałaś i teraz możesz sobie zjeść w swoim legowisku. Na dworze było bardzo fajnie, mi się podobało. Myślę, że Abini też.
też, a ja już będę się z wami żegnać. Jeżeli chcecie więcej filmów z Aginią, to możecie napisać na dole w komentarzu. To będziemy wtedy nagrywać więcej takich filmów. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Buziaki, pa, pa!